Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym Kina Polecarownie. Słuchajcie, zacznę od tego, że dzisiaj na warsztat bierzemy Gwiezdne Wojny WOTR 1. Przy okazji, dawno nie było Kina Polecarownie, bo po pierwsze, nie bardzo miałam czas na oglądanie filmów, oprócz jednego, z którego Kina Polecarownie pojawi się w nadchodzących dniach. Po drugie, jest to pierwsze Kina Polecarownie, w którym będę mówić o filmie, na którym byłam w kinie. Kina w kinie, tak, wiem. Wiem, jak to brzmi, wiem, czaję. Natomiast słuchajcie, w sobotę byłam z Nati w multikinie na Gwiezdnych Wojnach, właśnie Łotrze jedynce. Zebrałam szybkie rozeznanie po znajomych, bo zastanawiałyśmy się jeszcze nad tym wielkim murem, czy jakkolwiek się to nie nazywa, ale padł wybór na Gwiezdne Wojny i powiem szczerze, że bardzo się cieszę. Ja się troszeczkę obawiałam, bo Przebudzenie Mocy nie było filmem, który by był dla mnie wybitny. I był tak bardziej w stylu... Znaczy ja dzielę Gwiezdne Wojny na stare Gwiezdne Wojny i na nowe Gwiezdne Wojny i Przebudzenie Mocy było bardziej w stylu nowych Gwiezdnych Wojen niż starych. O Łotrze 1 słyszałam, że jest właśnie bardziej w stylu starych. Nie do końca się z tym zgadzam, natomiast powiem szczerze, że jest dla mnie dużo, dużo lepszy niż Przebudzenie Mocy. Plus aktorka, która tutaj gra, patrzyło się na nią dużo, dużo lepiej niż na aktorkę, która grała Rey. I nawet z Balinem gadaliśmy, że mogli je zamienić. Powiem wam tak, z jednej strony klimatycznie bardzo fajnie, bardzo fajne jest to, że mamy osobną historię, która jednocześnie jest nawiązaniem i jest przy okazji powiązana z czymś, co znamy właśnie ze starych Gwiezdnych Wojen. To jest bardzo fajny tutaj duży plus. I w tych Gwiezdnych Wojnach zaszło coś, co jest dla mnie i plusem, i minusem jednocześnie. W sensie jest bardzo mało w stylu Star Warsów, natomiast bardzo mi się podobało wszystkie momenty takie mocno humorystyczne, gdzie tak naprawdę wszyscy w kinie leżeli ze śmiechu. Jest parę takich tekstów, które tam padają, że chociażby scena zakładania worka na głowę niewidomemu, żeby nie wiedział, gdzie go prowadzą. No po prostu... Są momenty, że człowiek leży i się zwija ze śmiechu i to bardzo, bardzo na plus. Efekty specjalne na plus, w sumie, no mówię, bardzo fajne było to, że było nawiązanie do starych Gwiezdnych Wojen, oprócz oczywiście końcówki, która no, była już stricte nawiązaniem, to przeplatały się gdzieś tam postacie, przeplatały się te historie w taki sposób delikatny, nie narzucający się, ale tak naprawdę każdy był w stanie je wyłapać i to no, nie powiem, bardzo, bardzo tutaj u mnie zaplusowało. Ja ogólnie filmem byłam zachwycona. Dla mnie jest to mocne 8 na 10, także jeżeli zastanawialiście się nad oglądaniem, to wam zdecydowanie polecam Gwiezdne Wojny WOTR 1. I cóż, jeżeli oglądaliście, to czekam na wasze opinie w komentarzu i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!